Witam Was bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj w jednym celu, żeby posłuchać naszego gościa, który będzie opowiadał o miłości bliźniego, o tolerancji, o tym, że macie różne przyjaciółki, różnych kolegów i pomimo tego, że są różni, należy ich również kochać i pomagać w chwilach trudnych. Mamy dzisiaj niezwykłego gościa. Jest to ksiądz Joachim Kroll, który jest proboszczem parafii w Mazurowie. Za chwilę oddam głos naszemu księdzu, który Wam opowie bardzo ciekawą historię. Proszę, żebyście uważnie słuchali, żebyście wyciągnęli z tego opowiadania pewien wniosek. Dawida, 23-letniego, więc zmień tę butlę gazu, zmień ją. Ale nie powiedziała mu, że tam jeszcze jest gaz. Tam jeszcze był gaz i Dawid nie zakręcił tej butli, tylko ją wyciągnął, a niedaleko stał piec węglowy z żarem. No i domyślamy się, co się może stać, nie? Ten gaz się ulotnił i w pewnym momencie nastąpiło odpowiednia mieszanina tego gazu, jak rąbnęło, jak trzasnęło, to szyby wyleciały wszystkie z okien, w takich drzwiach bocznych było małe okienko, to okienko wywaliło i jeszcze z sąsiedniego pokoju, wyobraźcie, okna wyleciały z futrynami na zewnątrz. Możecie sobie wyobrazić, jakie jest ogromne rozprężenie. Dziadek taki stał na podwórzu, był na podwórzu, rąbał sobie drzewo, rozmawiałem z nim, to powiedział, proszę księdza, w pewnym momencie usłyszałem taki ogromny huk, jak gdyby wybuch granatu,
i patrzę z komina, chyba na 50 metrów uniosła się mieszanina kurzu, dymu i ognia. Ogromne to rozprężenie. Musicie wiedzieć, że przy wybuchu gazu jest nieco inaczej, pożar nieco inaczej wygląda, jak na przykład przy oblaniu benzyną, czy jakimś środkiem łatwopalnym. Gdybym na przykład polał benzyną tutaj w prawo i podpalił, to się tutaj będzie palić. Przy gazie pali się powietrze, czyli inaczej mówiąc, jesteś w środku pieca. I w tym piecu, w tym ogniu było 5 osób. Babcia 61-letnia i córka 36-letnia Ewa, Dawid, jej syn 23-letni i dwójka małych dzieci, Paulinka 6-letnia i taki mały Przemek 3-letni. Mama Ewa i ten Dawid złapali te małe dzieci, wybiegli na korytarz, a mała Paulinka 6-letnia nawet nie zauważyli, bo każdy się gasi, wróciła z powrotem do tego ognia, bo tam została jej kochana babcia. Możecie to zrozumieć? Do tego ognia wbiegła z powrotem, bo tam babcia została. A ta babcia niestety nie potrafiła tak szybko wyjść, gdyż parę lat wcześniej miała zawał serca i wylew, więc nie to ciało jej już takie osłabione nie potrafiła z tego ognia wyjść. Dziadek, popatrzcie, to jest też dobre dla was, też może na ich godzinę wyobawczą, 80-letni, który to zobaczył, zaraz wiedział, że jest czerwona linia, 112 numer, zaraz zadzwonił, tylko patrzę, jedna karetka, druga, trzecia, jedna straż pożarna, druga, trzecia i policja i wszystko. Niesamowicie akcja wokół tej całej sprawy. I zaraz helikopter był zamówiony do Raciborza, no i przetransportowane zostały te osoby dorosłe szybciuteńko do Siemianowic Śląskich, do szpitala, tak zwanej oparzeniówki. Natomiast Paulinka, bo tak się nazywa ta dziewczynka, helikopterem do Katowic Ligoty. Tam ratowano jej życie, również tego Przemka małego taka. Niestety, no, Paulinkę uspano takiej śpiące farmakologicznej, to dzieciątko spało ponad 1,5 miesiąca. Prawie 2 miesiące leżała w takim uspaniu. W międzyczasie niestety babcia zmarła. Po 13 dniach babcia zmarła w szpitalu w Katowicach. Wdzięczny i wyobawczyń, że nawet nie pomieścili się w kościele. Po prostu zrobiła się taka wielka manifestacja. I na ten dzień pogrzebu ojciec już przywiózł ze szpitala z Katowic Ligoty tego małego Przemka. I kiedy odłączono respiratory, okazało się, że Paulinka nie potrafi oddychać. I wtedy myśleliśmy, że no niestety te oparzenia są tak wielkie, również w środku, szczególnie w środku, w płucach, że nam odejdzie. Musicie wiedzieć, tutaj też widzę niektórych ministrantów, że cały czas się modliliśmy. W kościele cały czas się modliłem z moimi parafianami za tę Paulinkę i ja myślę, że jakiś cud nastąpił, bo na drugi dzień przyszła informacja, że księdza naraz Paulinka potrafi oddychać. Może uda nam się ją uratować. Co tutaj zrobić teraz? Jak to ratować, żeby to dziecko, żeby Paulinka mogła się spotykać z tymi dziećmi, żeby nie została odrzucona, żebyśmy jej nie musieli zamykać nie wiadomo gdzie, żeby ona mogła się pokazywać, żeby właśnie mogła być tolerancja. Tolerancja. Jak to zrobić? I wtedy przyszła taka myśl, że zrobimy bal maskowy. Wszystkie dzieci pięknie ubiorą się w przeróżne
w przeróżne postawy. I muszę wam powiedzieć, to zobaczycie w ekspresie reporterów, że to się niesamowicie udało. Taka nadzieja. Naraz dzieci, patrząc na swoje stroje, zaczęły się bawić i również z tą Paulinką. I ekspres reporterów, który tutaj również gościmy, dał nam tę ogromną też i okazję. Widzimy, taka wielka nadzieja się wytworzyła, że będziemy mogli tą Paulinką się zająć. Telefonów po tym ekspresie reporterów, który zobaczymy, miałem z całej Polski mnóstwo. Przez dwa dni na dwa telefony ludzie się dopytywali, co dalej i tak dalej. Udało nam się dotrzeć aż do Krakowa, do Uniwersyteckiego Szpitala Leczenia Dzieci. Tam jest góry, która jest bardzo, bardzo droga. Pozyskiwana jest ze ścięgien bydlęcych, nie będę tego fachowo tutaj określał, ale ciało ludzkie tego nie odrzuca i na tym można również robić różne przeszczepy. Niestety kosztuje to ponad 300 tysięcy złotych. Utworzyliśmy fundację dla Paulinki i zbieramy pieniążki. Różne szkoły się w to angażują. I Paulinka przeszła w piątek właśnie pierwszą swoją operację. Ale stwarza szansę. Od bohaterów zdarzeń zależy, jak taka szansa zostanie wykorzystana. Nasza koleżanka Paulinka chodziła z nami do przedszkola. Jaka była? W życiu czary nie działają na 100%, więc cały czas jest ta niepewność. Co się stanie, kiedy wreszcie nadejdzie ta najważniejsza chwila? Podejrzewam, że oczekiwanie wielkie, ciekawość, jak będzie wyglądać, jak za co będzie przebrana. Miałam się obawy, dlatego dzisiaj razem z nami jest pani pedagog. Dzisiaj mamy dla ciebie prezent. Każdy przygotował swoje serduszko dla ciebie. A zobacz, jaki fajny kocurek. Zobacz. Jaki ładny, nie? Piękny. No myślę, że to jeszcze trochę potrwa. Nie da się tak od razu przełamać tej bariery. Wiadomo, że to są emocje i tego się nie da ukryć i opanować. Paulinka nie czuje się gorsza od innych dzieci, ale muszę wam powiedzieć, przychodzą takie niebezpieczeństwa rzeczywiście, dlatego że na przykład była sytuacja, że mama przyszła z Paulinką do dzieci w przedszkolu, dzieci po iluś razach się przyzwyczaiły. Dzieci były w piaskownicy i naraz jedno dziecko zajmuje się samochodzikiem, druga szuferka i Paulinka naraz stoi, bo nie potrafi tymi rękami i żadne dziecko nie podeszło. Także rzeczywiście tutaj przychodzą, później tak zaczęła płakać i trzeba było ją później też uspokajać. Także ogromna, ogromna jeszcze przed nami praca. Operacji 7 na pewno ciężkich. Doktor Schirpan powiedział, że ich będzie kilkanaście. Można powiedzieć, że to wiele, wiele lat jeszcze cierpienia. Proszę. Jak można pomóc? Wiesz co, pomóc się za tą Paulinkę i to już Pan Bóg resztę tam chyba doda. Co my możemy? Teraz tylko marzyć sobie, żeby ona wyzdrowiała, ale mi się wydaje, pomożesz też, jak urośniesz i jak Wy urośniecie i zobaczycie podobne przypadki, że wtedy Wy nie będziecie obojętni, lecz też będziecie działać. Proszę. Dzieci ją zaakceptowały, tak. W przedszkolu dzieci ją zaakceptowały. A jak się czuje teraz ten Dawid po tym, że tak... No wiecie co, to jest mądre pytanie, bardzo mądre pytanie. Wyobraźcie sobie na początku, kiedy poszedłem przez moją parafię, niektóre osoby mówiły, to wszystko proszę księdza przez tego Dawida, to wszystko przez tego Dawida. I ja mówię, wiecie co, błagam.